Great to be with you here this morning. Cieszę się, że jestem z wami dzisiaj przed południem. And there's always two things that matter in this life. Zawsze dwie rzeczy są najważniejsze w naszym życiu. One is that we eat from the word of God. Jedna rzecz to, żebyśmy pożywiali się ze Słowa Bożego. And the other is that we eat lunch after we've eaten the word of God. A druga to, żebyśmy mogli zjeść obiad po pożywieniu się Słowem Bożym. So we will enjoy. It's biblical to feast. A więc będziemy się cieszyć tymi możliwościami, które dzisiaj mamy. Let me just explain a little bit about myself first of all. Może na początek kilka słów o sobie. I've been a Christian now for 37 years. Jestem chrześcijaninem od 37 lat. And I am based in a church near Cambridge in England. I jestem członkiem kościoła niedaleko miasta Cambridge w Wielkiej Brytanii. And it's a very special church to me because it's where I've grown up spiritually. Jest to dla mnie bardzo specyficzny, bardzo ważny kościół, dlatego że jest to ten kościół, w którym ja wzrastałem. And praise God, it's a church that is growing. He's growing people. I dzięki Bogu jest to kościół, który wzrasta w ten sposób, że ludzie w nim dojrzewają. And we're in exciting times at the moment. Obecnie przeżywamy tam niezwykły czas. Because we have outgrown our current building and so God is allowing us to build a new one. Dlatego że rozrośliśmy się do takich rozmiarów, że nie mieścimy się w naszym budynku, w którym byliśmy do tej pory, i Pan Bóg pozwala nam na przeniesienie się do czegoś większego. So as far as I'm concerned, if you're on God's side, it's the best side to be on. Więc jeżeli o mnie chodzi, to zapewniam was, że najlepszym miejscem, w którym możecie się znaleźć, to jest bycie po Bożej stronie. He's always got good things for us. Dlatego always. Że on ma dla nas zawsze dobre rzeczy. I'm married to my wife Anne. Mam żonę, moja, ona ma na imię Anne. And I will explain a little bit more about about Anne later on this morning. Troszeczkę jeszcze później na ten temat, na temat mojej żony powiem później. And I have three children. Mam troje dzieci. My oldest daughter Megan is now 25 and married. Moja najstarsza córka Megan ma 25 lat i ma męża. And she is expecting her first child. Spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Which now makes me feel incredibly old. I z tego powodu ja czuję się niezwykle staro. Even though I'm still in my 20s. Mimo że nadal jeszcze nie doszedłem do 30. My son Thomas is 22. Mój syn Tomek ma 22 lata. And then my youngest, the baby in the family is George, he's 18. I najmłodszy mój syn, czyli dziuś w rodzinie, ma 18 lat. All my children know and love the Lord, they've all been baptized. Wszystkie moje dzieci są wierzące, ochrzczone. So I am a very blessed father. A więc jestem bardzo błogosławionym ojcem. I've been coming to Poland now for about 25 years. Do Polski przyjeżdżam już od około 25 lat. And particularly more so in the last 10 years, God has increased that time of travel here. I w zasadzie w ciągu ostatnich 10 lat Pan sprawił tak, że te moje podróże są tutaj coraz bardziej intensywne. And I've grown to love many of your places. I go to Gdańsk, Bydgoszcz, Warsaw. Poznałem i polubiłem wiele miast, takich jak Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa. And I find myself in a very unusual place, really. I uważam, że znajduję się w bardzo szczególnym miejscu. Because God is asking me to come here more and more. Ponieważ Pan powołuje mnie, żebym przyjeżdżał tutaj coraz więcej. And as you know, we have a lot of Polish people that come and live in England now. Wiecie, że jest wielu Polaków, którzy przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii. So it's very strange. I am the only or one of the few English people flying into Poland, while most are flying out of Poland, it seems. I ja jestem jedną z tych niewielu osób, które podróżują z Wielkiej Brytanii do Polski, podczas gdy większość ludzi podróżuje w przeciwnym kierunku. And I know for a fact that many Polish people that come to England still miss being in Poland because of the beauty of this country. I wiem z całą pewnością, że wielu Polaków, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tęsknią za Polską z powodu piękna, które jest w tej ziemi. But it's great that we can travel and be in each other's countries and
for me this is an honor to come to speak today. Ale doceniam tę możliwość, że my możemy podróżować w jedną i w drugą stronę, a fakt, że mogę być dzisiaj tutaj wśród was, poczytuję sobie za zaszczyt. Let me just assure you that we will have plenty of breaks today, opportunities just to grab more coffee, talk, etc. Chciałbym was też zapewnić czy uspokoić, że będziemy mieli dużo przerw dzisiaj, czasu, żeby porozmawiać ze sobą czy żeby dolać sobie kawę. This teaching time is actually one of possibly three, maybe four that I'm currently engaged in doing in different places. To nauczanie, które przedstawię, jest jednym z trzech, a być może z czterech części czy tematów, w które jestem zaangażowany i które przedstawiam w różnych miejscach. And maybe a lot of what I say today will not be new, but I hope it will be fresh and stir your spirit. Być może, że niektóre z rzeczy, które usłyszycie dzisiaj, nie będą nowe, ale mam nadzieję, że będą to rzeczy świeże, które poruszą waszego ducha. But in the main, I was asked to share with men. Ale generalnie umówiliśmy się dzisiaj na spotkanie z mężczyznami. And you need to know that even in the UK, the ladies often lead the way. The men are coming up behind spiritually. Chciałbym wam powiedzieć, że nawet w Wielkiej Brytanii to często kobiety w sensie duchowym idą na czele, a mężczyźni postępują za nimi. And I think it's time that the men decided that they're going to be spiritual men and walk in God. I myślę, że jest to najwyższy czas, żeby mężczyźni zdecydowali i podjęli decyzję, że oni będą, żeby przyjęli tą pozycję przewodnictwa w duchu. I suspect I'm talking to the converted. I guess you are men that've got a good heart for God. I spodziewam się, czy też przypuszczam, że mówię do ludzi nawróconych, że jesteście mężczyznami, którzy oddali swoje serca Bogu. But let's stir each other up in Jesus and go out and tell other men it's important that we take our place in his kingdom, leading the way. To jest ważne, żebyśmy mieli to przekonanie i żebyśmy mogli przekazać to przekonanie innym mężczyznom, że my jako mężczyźni powinniśmy i w sensie duchowym naprzedzie i sprawować rolę przywódczą. Some of this teaching that we're going to be looking at today and maybe another on other occasions, some of this teaching, has been based upon a series called The Promise Keepers. Część tego nauczania, które usłyszycie dzisiaj, a być może także przy jakichś przyszłych okazjach, dotyczy dotrzymywania obietnicy, serii historii na temat tego, jak obietnice zostały dotrzymane. Many years ago, an American gentleman by the name of Bill McCartney saw the need for American men to stand up and be counted for in God. Wiele lat temu brat z Ameryki, nazywał się Bill McCartney, zauważył taką potrzebę, żeby mężczyźni stanęli przed Bogiem we właściwym miejscu. And he had this vision of large football stadiums, baseball stadiums filled with men. I miał wizję dużego czy olbrzymiego stadionu, na którym byli mężczyźni. And this dream was fulfilled. It actually happened. Many, many stadiums, thousands of men decided, we want this to matter to us. We want to walk in God. I ta wizja wypełniła się, dlatego że wiele mężczyzn, tysiące mężczyzn zdecydowało, tak, to ma dla nas znaczenie. Chcemy chodzić w Bogu. And from that, they started to declare what were at that time seven promises that would help these men grow in God. I skupili się oni na siedmiu obietnicach, na takich rzeczach, które były dla nich pomocne, przydatne w chodzeniu z Bogiem. We were privileged as a church in England. We brought some of this teaching into our church with a view to bringing it into the UK. My mieliśmy taką możliwość, żeby zapoznać się z tym nauczaniem, czy z częścią tego nauczania, które było wtedy głoszone w naszym kościele, żeby sprowadzić to nauczanie na grunt kościoła brytyjskiego. And we've now managed to start men's groups in our churches, as have many other churches in the UK.
Zaczynamy teraz prowadzić spotkania dla grup mężczyzn w naszym kościele i dzieje się to także w wielu innych kościołach Wielkiej Brytanii. But still we find ourselves with an interesting challenge because as soon as the men said, yeah, let's do this, this is great. I spotykamy się z taką ciekawą sytuacją, swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ mężczyźni powiedzieli, tak, to jest dobry pomysł, zróbmy to. Our ladies said, wow, we want to start a ladies group. I wtedy siostry, kobiety powiedziały, a my chcemy rozpocząć spotkania grupy dla kobiet. And they're good at it. I wychodzi im to dobrze. And very soon the number of ladies groups outgrew the number of men's groups. I wkrótce okazało się, że spotkań czy grup kobiecych jest więcej niż grup męskich. Now I understand men are very different to ladies. The way that we think, the way that we act is very different to a lady. Ja jestem przekonany o tym, mam świadomość, że mężczyźni, my jesteśmy różni od kobiet. My inaczej myślimy, inaczej reagujemy. But somehow there's a cry, I think, from our wives, from the ladies in the church to say, where are the men? Please, men, come. Ale jest w kościele takie wołanie, dramatyczne wołanie, które pochodzi z serc niewiast. Gdzie są mężczyźni? Potrzebujemy mężczyzn. So that's why we're here today. We're going to look at the first of these seven or eight promises. Dlatego dzisiaj tutaj się zebraliśmy, dlatego skupimy się na tych pierwszych siedmiu czy ośmiu obietnic. So can we pray first of all? Let's ask God to really bring revelation and something new, maybe something fresh to us today. Pomódlmy się najpierw, pomódlmy się do Pana, żeby dał nam usłyszeć dzisiaj coś nowego i coś świeżego. Father, we want to thank you for this opportunity to meet together. Panie, dziękujemy Ci za tę możliwość, że możemy się razem spotkać. Lord, it may be cold outside, but I thank you for the warmth of the hearts in these men. Panie, być może na zewnątrz jest zimno, ale dziękuję Ci za to gorąco, które jest w sercach mężczyzn tutaj zebranych. Lord, we want to ask that you'll bring revelation to us to show us how we can be better men in God. Panie, prosimy, żebyś objawił nam, w jaki sposób możemy być lepszymi mężczyznami przed Tobą. And a little bit like a table full of food, we may not eat all of it, but we will look and go for the things that we need to fill our lives. Panie, dziękujemy za ten stół, który jest zastawiony przed nami i być może nie damy rady pożywić się wszystkim, co na nim jest, ale chcemy wziąć to, co jest potrzebne dla naszego życia. Lord, we praise you that you want to give us your food, your word. Panie, wysławiamy Cię, że dajesz nam swoje pożywienie, swoje słowo. And Lord, we come today with open hearts to say, will you feed us? Will you show us how we can grow into true men of God? Panie, przychodzimy do Ciebie z tym wołaniem w sercu, że chcemy być przez Ciebie nakarmieni i chcemy być prawdziwymi mężami w Bogu. Lord, we ask this in your precious name, Jesus. Amen. Panie, prosimy o to w drogocennym imieniu Jezusa. Amen. 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 So why is it that men sometimes struggle to take the spiritual lead? Dlaczego tak się dzieje, że mężczyznom czasami trudno jest podjąć tą kierowniczą rolę czy zająć kierowniczą pozycję? It was some years ago now in our church back in England that I saw an image on our screen that shocked me. Kilka lat temu widziałem na ekranie w naszym zborze taki obraz, który mnie zaszokował. It was of a church across somewhere in China, I believe, and of a new church that was starting. Na tym obrazku był kościół, nowy kościół, gdzieś w Chinach chyba. And the room was full of people. It was just all you could see were heads of people. Sala była w pełni wypełniona ludźmi. Wszędzie widać było tylko głowy ludzi. But what shocked me was that all of these faces, apart from just a few, were women. I zaszokowało mnie, że wszyscy ci ludzie, z wyjątkiem kilku osób, to były kobiety. Where were the men? A gdzie mężczyźni? At the same time, we were experiencing people coming to church, people were giving their hearts to Jesus.
And they were women. W tym samym czasie my doświadczyliśmy takiej sytuacji, kiedy pojawili się nowi ludzie w Kościele, oddawali swoje życie Bogu i to były kobiety. They were excited, but they were saying, my husband, he's not happy about me coming to church. One były poruszone tym, co się dzieje w ich życiu, ale mówiły, mój mąż jest niezadowolony z tego, że przychodzą do kościoła. And there was this hope that the men one day would follow behind and find Jesus for themselves. I pojawiło się takie pragnienie albo nadzieja, że pewnego dnia mężczyźni poruszą się i znajdą sami Chrystusa. What was it about the ladies that they were finding Jesus and the men weren't? Co takiego szczególnego było w kobietach, że one odnajdowały Chrystusa, a mężczyźni nie? Why is it that when you say to a lady, let's get together, they rush to it? Dlaczego jest tak, że jeżeli powiemy kobietom, spotkajmy się razem, to one bardzo chętnie w tym uczestniczą? And somehow we'd rather go fishing. A my wolelibyśmy pójść na ryby, na wędkowanie. Football? Are you into football? Na zagrać w piłkę, tak? Gracie w piłkę? I don't know. Something needs to stir in our hearts. Nie wiem, coś musi być poruszone w naszym sercu. So as I looked at this, I began to wonder about some of the reasons why that men struggle. Chciałbym powiedzieć o kilku powodach, dla których mężczyźni przeżywają taką trudną sytuację, tak, muszą taki opór pokonać. So just very quickly, we're going to look at just some of the reasons why I think men have struggled to take their place. I podam kilka powodów, dla których mężczyźni zmagają się, żeby zająć ich miejsce. I think generally it's true to say that men are lonely creatures, they're lonely people. Chciałbym powiedzieć, że ogólnie rzecz ujmując, moim zdaniem mężczyźni są samotnymi stworzeniami. You know, we don't tell everybody everything, do we? Whereas the ladies want to talk and to share. My nie mówimy wszystkiego wszystkim, podczas gdy kobiety dzielą się o wiele chętniej. We're very good at keeping things tucked away or put away in our hearts, so we mustn't tell everybody how we're feeling. That wouldn't be good. Bardzo dobrze potrafimy pewne rzeczy trzymać czy ukrywać w naszym sercu. Nie musimy mówić wszystkim, jak się czujemy. And yet, when I see how the disciples walked with Jesus, Jesus was constantly bringing out from them how they were feeling. Natomiast kiedy czytamy o tym, jak uczniowie chodzili z Panem Jezusem, to Pan Jezus ciągle potrzebował tej informacji, jak oni się czują. So we need to learn that. Musimy się tego nauczyć. Communication today, we've got technology, cables everywhere, haven't we? Jeżeli chodzi o porozumiewanie się czy komunikację międzyludzką, to mamy dzisiaj do dyspozycji najnowszą technologię, wszędzie kable. So it's easy to talk through a screen to somebody else than it is eye to eye. Dlatego o wiele prościej jest porozumiewać się z kimś przy pomocy tego, co jest wyświetlane na ekranie, niż mówiąc z nim w cztery oczy. Facebook, isn't Facebook wonderful? Facebook? Czy to nie jest wspaniała sprawa? Oh, I can't even begin to understand it. Ja nie jestem w stanie tego w ogóle zrozumieć. My son is tapping away, communicating with all these people. Mój syn korzysta z tego, cały czas pisze i komunikuje się ze wszystkimi w ten sposób. Facebook is good, but Facebook jest dobry, ale but we need to be able to talk to each other one to one. I can't share my heart with a computer screen. Ale od czasu do czasu musimy porozmawiać ze sobą, patrząc się na siebie, ponieważ nie jestem w stanie wyrazić tego, co jest w moim sercu poprzez monitor komputera. When you read in Acts 2, when the early church came together, it says they met together, they ate together, they shared together. Kiedy w drugim rozdziale Dziejów czytamy o pierwszym kościele, to czytamy, że oni się razem spotykali, byli ze sobą, że razem spożywali posiłki. See, this is a true story what I'm about to tell you now. This may shock you, but this is true. I ta historia, którą teraz opowiem, być może was zaszokuje, ale jest to prawdziwa historia. In some of the early days in our church, if we would have meetings amongst the men, kiedyś, kiedy w naszym kościele mieliśmy spotkania dla mężczyzn, they found it so difficult to share with each other when the coffee break came.
that they would actually disappear into the men's toilets. To w czasie, kiedy była przerwa, czas naturalnie przewidziany do tego, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się czymś podzielić, mężczyźni byli do tego tak nieprzygotowani, że znikali, wychodzili do toalety. The only problem with that is that there were so many of them that they ended up all meeting in the men's toilets. Natomiast było ich tylu, że efekt był taki, że wszyscy razem znajdowali się w męskiej toalecie. So if they didn't talk out here, they ended up talking in the men's toilets. Czyli nie rozmawiali ze sobą w sali, ale i tak znajdowali się w takim miejscu, gdzie ze sobą rozmawiali, mianowicie w męskiej toalecie. Because they were frightened of having conversations and opening their hearts to talk. Obawiali się otworzyć serce, obawiali się zaangażować się w rozmowę. I've said this many times to many people, but I know a lot of people, but I know few people really well. Wiele razy to powtarzam. Znam bardzo wiele osób, ale niewiele osób znam naprawdę dobrze. After 37 years in my church, people now know what I'm like. Po 37 latach członkostwa w swoim zborze ludzie wiedzą, jaki naprawdę jestem. You can put my wife here for 5 minutes and she will tell you exactly what I'm like. Dlatego, że wystarczy porozmawiać z moją żoną przez 5 minut i ona ci dokładnie powie, jakim jestem człowiekiem. Because I live with her, she sees me all the time. Ponieważ ja z nią żyję, ona widzi mnie przez cały czas. So generally men seem to be lonely people. That was the first thing. A więc generalnie mężczyźni są samotnymi stworzeniami, samotnymi ludźmi. To jest punkt pierwszy. The second thing is that I think for some of our youngsters, they struggle to grow into manhood. Druga rzecz dotyczy młodzieży czy młodych mężczyzn. Trudno jest im osiągnąć bycie pełnym mężczyzną. I don't know if you are an Xbox lover. Do you like moving your thumbs on the plastic? Is that something you like to do? Xbox. PlayStations, yeah. Tak, nie wiem, czy jesteście fanami PlayStation czy Xboxa i czy fascynuje was poruszanie różnych obiektów na ekranie poprzez ruchy kciuka. It's the one place where it seems men will relate to each other. When they're playing together. To wydaje się taka okoliczność, że mężczyźni potrafią ułożyć swoje relacje, kiedy obok siebie grają. But now you can do it with somebody across the other side of the world. Ale teraz można wejść w tego rodzaju relacje z kimś, kto jest po drugiej stronie świata, na drugim końcu świata. But what's happened is that for some of our young men, they've stayed in this childhood place instead of growing into men. Still playing at the age of 30, 40 years old. I niektórzy pozostają na tym etapie młodego mężczyzny, nie stając się dojrzałym mężczyzną i grają cały czas, mając 30 czy 40 lat. And their wives are hoping that one day they will stop playing with their thumbs and do grown-up things. Mamy nadzieję, że pewnego razu zaprzestaną koncentrowania się na tym, co robią ich kciuki i staną się dojrzałymi mężczyznami. The next thing is that I think men struggle because they don't always have purpose. What am I meant to do in my life? Kolejny powód, dla którego mężczyźni się zmagają, jest taki, że nie wiedzą, jaki jest cel w ich życiu. Co naprawdę mam robić? Do czego jestem przeznaczony? We get up, we eat, we go to work, we come home. Wstajemy rano, jemy śniadanie, idziemy do pracy, wracamy do domu. We get up, we go to work, we eat, we come home. Wstajemy rano, jemy śniadanie, idziemy do pracy, wracamy do domu. Now I understand we've all got to eat and we've all got to work. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy musimy jeść i że wszyscy musimy pracować. But are we asking God, what is my purpose, Lord? Where do you want me to be? What is my call in my life? Ale zadajemy też pytanie Bogu, Panie, jaki jest mój cel w życiu? Co mam robić? Do czego Ty mnie powołujesz? This may be a funny thing to say, but have you ever wondered why it's most men that commit the crimes in the world? Nie wiem, może takie dziwne pytanie. Czy zastanawialiście się, dlaczego większość przestępstw na świecie popełniają mężczyźni? They reckon about 90% of crimes are committed by men. 90% przestępstw popełniają mężczyźni. And the 10% that are committed by ladies.
are probably because they've had a bad influence from a man. A te 10%, które popełniają kobiety, są to prawdopodobnie przestępstwa popełnione ze względu na zły wpływ, jaki mężczyźni wywierali na kobiety. We've all got energy to give out, to do something, but if you lack purpose, you lack vision, you turn to other things that aren't good. Wszyscy mamy wewnątrz energię, żeby robić dobre rzeczy, żeby dawać dobre rzeczy, ale jeżeli brakuje nam celu, wtedy tę energię skierujemy w złym kierunku. Now I'm not suggesting today that if you've got no purpose that you're going to go out and rob a shop. Nie chcę powiedzieć czegoś takiego, że jeżeli brakuje ci celu, to pójdziesz i obrabujesz sklep. But do you understand if you know that you've got purpose, self-being, significance, and your focus with that is on God, you're going to think differently, actively. Ale rozumiesz, że jeżeli masz cel, że jeżeli wiesz, po co żyjesz, że jeżeli wiesz, jaki Bóg ma plan, wtedy twoje myślenie się zmieni. The other thing is that, as I said earlier, we lack emotion. I tak jak powiedziałem wcześniej, kolejna rzecz polega na tym, że brakuje nam emocji. I was always told when I was growing up, big boys don't cry. Zawsze, kiedy byłem chłopcem, mówiono mi, chłopaki nie płaczą. Nie należy otwierać swojego serca, nie należy okazywać zbyt wielu emocji. Jest to takie przesłanie, taki komunikat, który wywołuje wielkie szkody w ludziach. I tell you now, I weep sometimes when I preach and it's embarrassing in front of people. Czasami kiedy się modlę, to płaczę. Jest to sytuacja niekomfortowa, kiedy staję przed ludźmi. And yet the congregation say to me, Paul, that was so special when you showed your heart and you allowed your emotion to come out. Ale ludzie mówią, Paul, to jest coś zupełnie niezwykłego, kiedy ty mówiąc do nas, pokazujesz coś w swoim sercu i pokazujesz swoje uczucia. We get angry quick enough, but we don't want to cry quick enough. My nie mamy problemu, żeby się szybko zezłościć, natomiast unikamy sytuacji, że szybko się rozpłaczemy. Even Jesus, when he was confronted with the death of his friend Lazarus, it says he wept. Nawet o Panu Jezusie czytamy, że kiedy dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela Łazarza, zapłakał. Men, it's okay to cry occasionally. Panowie, nie ma nic złego w tym, żeby od czasu do czasu zapłakać. I tell you, it will soften the hearts of your spouses, of your partners, your wives. To zmiękczy serce ludzi, to zmiękczy serce waszych żon. Some of the other things that I think have caused us to stumble. Let's go back into history a little bit. Jakie jeszcze inne rzeczy powodują te zmagania? Cofnijmy się trochę wstecz w czasie. The Industrial Revolution came and suddenly people started to work in different places. Kiedy przyszła rewolucja przemysłowa, ludzie zaczęli pracować w różnych nowych miejscach. In the old days, you know, if you had children, they would grow up and do the same occupation as the father. Kiedyś było tak, że dzieci dorastając przy ojcu uczyły się i wykonywały taki sam zawód, jaki wykonywał ojciec. They wouldn't move very far from home, but now you can travel miles in your job. Ludzie nie wyprowadzali się daleko od swojej rodziny pochodzenia. Dzisiaj w poszukiwaniu pracy, czy jadąc do pracy, jeździmy wiele kilometrów. You can be away from home for 2, 3, 4 days of a week. And so mother has to do more of the tasks in the home. Zdarza się, że mężczyzna, będąc w pracy, jest 2, 3, 4 dni w tygodniu poza domem i jego pracę wykonuje wtedy kobieta w domu. I'm grateful that we can move around, see the world, experience new things. Ja cieszę się z tego, że możemy podróżować, doświadczać nowych rzeczy, poznawać nowe miejsca. But it's created something in our homes where our children are not seeing their fathers quite as much. Ale to powoduje nowe okoliczności, nowe warunki w naszych domach, w naszych rodzinach, że nasze dzieci często nie widzą ojca. And when dad finally comes home, he's tired, he doesn't want to engage with the children. It creates a distance. A kiedy tata w końcu przyjeżdża, to on jest zmęczony,
nie ma czasu dla dzieci i powstaje pewien dystans. And if you're in that position, let's not condemn ourselves, but let's ask God to help us the best that we can while we're at home with our wives and our children to give that spiritual leadership. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to nie potępiaj się, tylko zapytaj się Pana, co możesz zrobić, żeby w tej sytuacji być we właściwym miejscu przed Bogiem i wobec swojej żony i dzieci. War has changed the way we are. Wojna także zmieniła wiele. And as a nation, you have suffered terribly through the onslaught of people attacking this country. I Polacy jako naród bardzo wiele wycierpieli z powodu wojen, z powodu ataków, które miały miejsce, z powodu okupacji, która miała miejsce tutaj. It wasn't just about fighting the enemy, it was also about fighting your way back into life. If you survive the war. Ponieważ nie chodzi tutaj tylko o to, żeby pokonać nieprzyjaciela, ale chodzi także o to, że jeżeli przeżyjesz, to żeby odzyskać swoje życie, jego pełnię. If you manage to survive and come home after one year, two years away fighting, things have changed at home. Jeżeli zajmujesz się walką przez rok, dwa lata i udaje ci się przeżyć i wracasz do domu, to tam wszystko wygląda inaczej. And men found it very difficult to come back in to be the father. Mother had done so much of the father's role, the father was out of place. I kiedy ojcowie wracali po walce do domu, bardzo trudno im się było odnaleźć, dlatego że kobiety wykonywały całą tę pracę i oni stracili swoje miejsce, stracili swoją pozycję. Now that wasn't anybody's fault. We all have to defend our country if, any time. Trudno powiedzieć, żeby to była czyjakolwiek wina. Musimy bronić naszego kraju. But the divorce rate after war is higher because men cannot relate back to their ladies in the same way. Natomiast, so children ended up with no fathers. Natomiast odsetek rozwodów po wojnie zawsze wzrasta, dlatego że mężczyźni nie są w stanie odbudować swojej relacji z żonami. Dzieci się czują zagubione. The next thing is that feminism is on, has been on the rise. Kolejny element to coraz większa aktywność feminizmu. Women want to do the same jobs as men. Kobiety chcą wykonywać te same prace, które wykonują mężczyźni. That's great. Don't have a problem with that. To jest super. Nie mam nic przeciwko temu. I can now come onto an aeroplane and discover there's a female pilot in the cockpit. Kiedy leciałem samolotem, okazało się, że w kokpicie jest pani pilot albo pani pilotka. Great, they're just as good as the men. Bardzo dobrze. One wcale nie robią tego gorzej niż mężczyźni. But you see, once upon a time that would have been a man's role. Ale kiedyś to były role męskie. So there is this challenge even over the some of the tasks that men would have done. A więc kolejne wyzwanie jest związane z tymi rolami czy zadaniami, które kiedyś były męskie. And finally, the last thing I want to say here is simply responsibility. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to odpowiedzialność. And I think it's easier for men just to opt out of certain responsibilities and think, well, my wife can do that better than me, so I won't. Myślę, że mężczyznom łatwo jest się wyłączyć, pozbyć się jakiejś odpowiedzialności. Powiedzieć, moja żona zrobi to lepiej niż ja, więc ja nie będę w to wchodził. I'm going to let you into a little secret between you and I. I teraz podzielę się z wami tajemnicą. I do the ironing in our home. You do? The ironing. The pressing. Ja w domu robię prasowanie. Wow, now the people would laugh at me if a church leader is doing the ironing. No, ludzie mogą się śmiać z tego, że przełożony w kościele prasuje. Come on, men, what's wrong with doing some of the household tasks? Panowie, co złego jest w wykonywaniu czynności domowych? It pleases my wife. Moja żona jest zadowolona. I can't say that I enjoy it. You can't say. I can't say. Ja nie mogę powiedzieć, żebym to bardzo lubił. But it's time we took some more responsibility over the mundane things of life. Ale jest to przykład brania odpowiedzialności za codzienne czynności.
And we might find that it will make a difference in what's in some of what we do. I dzięki takim postawom pojawiają się nowe rzeczy, następuje odmiana. When I look at all of the things that I've just said to you, I've realized that we've got an enemy that wants to rob men of their place. I kiedy o tym wszystkim mówię, to zdaję sobie sprawę, że mamy nieprzyjaciela, który chce pozbawić mężczyzn należnej im pozycji. Our youngsters are looking for role models. They're looking for men who will show them where the boundaries are, how to walk in God, the way forward. Młodzi ludzie potrzebują wzorców, potrzebują takich przykładów ról, które będą mogli naśladować, w jaki sposób chodzić z Bogiem. I was recently in Gdańsk and on a tram going through the city. Nie tak dawno byłem w Gdańsku, jechałem w mieście tramwajem. And it was late one night. Było już dość późno wieczorem. And there were two youngsters at the front of the tram, just messing around. I z przodu pojazdu było dwóch młodych ludzi, tak podejrzanie się kręcili. And one of them just openly spat on the floor of the tram. I jeden z nich bez zażenowania splunął na podłogę tramwaju. I wanted to say to him, chciałem mu powiedzieć, lick that up. Zlisz to. Don't do that sort of thing. Takich, nie rób takich rzeczy. And then I thought to myself, i potem powiedziałem sobie, if he's never been shown how to live because his father hasn't demonstrated that, it's not necessarily his fault. Jeżeli on nigdy nie usłyszał, jak należy żyć, jak należy się zachowywać, ponieważ jego ojciec mu tego nie powiedział, to być może nie jest to całkowicie jego wina. Should I be angry or should I be sad? Czy powinienem się zezłościć, czy powinienem się zasmucić? The answer is both. Odpowiedź jest jedno i drugie. Let's understand though that some of our youngsters are looking for role models, for fathers to say, how do I live? What is the way that God would teach me? Zrozummy, że młodzi ludzie poszukują takich wzorców ról, potrzebują przykładów, potrzebują ojców, którzy im powiedzą, w jaki sposób żyć, jak Bóg chce, żeby moje życie wyglądało. So what we're going to be doing, over however many times we meet, is to be becoming men after God's own heart. I dlatego my chcemy się uczyć tego za każdym razem, kiedy się spotykamy, żebyśmy byli mężczyznami według Bożego serca. I don't know about you, but I want to please God. Nie wiem jak wy, ale ja chcę zadowolić Boga. I want to be a man that obeys God. Chciałbym być mężczyzną, który jest posłuszny Bogu. If you were to put on the screen today all of the things that I've done wrong in the last month, I would be embarrassed. Gdybyście zobaczyli na ekranie tutaj wszystkie moje błędy, które popełniłem w zeszłym miesiącu, byłbym bardzo zakłopotany. But this is why we've got each other, to help each other to grow. Ale dlatego mamy siebie nawzajem, żebyśmy pomagali sobie wzrastać. So let's not condemn ourselves. Let's not say, oh, well, I'm failing so miserably, I won't bother. A w związku z tym nie potępiajmy się, nie mówmy, och, upadam tak strasznie, dam już sobie spokój. Let's strive for greater intimacy. Raczej dążmy do większej intymności w relacji. Let's ask God to move in our lives in a new way. Prośmy Pana, żeby poprowadził nas nową drogą w naszym życiu. Let's give our families the spiritual leadership that they need. Dajmy naszym rodzinom to duchowe przywództwo, którego potrzebują. This is a fact. Everybody wants to feel safe, secured and protected. To jest niezaprzeczalne, że każdy chce się czuć bezpieczny, chroniony i nie będący w niebezpieczeństwie. And God has given us that responsibility to do it over our families. I Bóg przekazuje nam odpowiedzialność, żebyśmy to właśnie zapewniali naszym rodzinom. If you've got responsibility as a leader in the church, then that extends to looking after the people in the same way. A jeżeli powierzono ci także odpowiedzialność lidera w kościele, to rozszerza się także ta twoja rola, żebyś zapewniał te właśnie takie warunki ludziom w kościele. Let's
let's talk with each other about our weaknesses so we can help each other when we're tempted to do wrong. Rozmawiajmy ze sobą o swoich słabościach, żebyśmy mieli jakieś oparcie i wiedzieli, co zrobić, kiedy stajemy przed pokuszeniem. Let's act like Jesus Christ and please God in this way. Bądźmy tacy jak Jezus Chrystus i zaspokajajmy Boga tak, jak On to robił.